Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj zatrzymujemy się przy fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Drodzy, bardzo mnie porusza w tym fragmencie obietnica Jezusa. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Od wielu dni jestem już na moim urlopie z fantastycznymi ludźmi i widzę, jak trudno jest wejść w odpoczynek, nawet będąc w dobrym towarzystwie, nawet będąc w pięknym miejscu, jak trudno jest zatrzymać gonitwę myśli, ciało, które jest naprawdę zmęczone. A Jezus mówi dzisiaj w słowie: przyjdźcie do mnie, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I chciałabym, abyśmy się pomodlili o tę wielką łaskę prawdziwego odpoczynku, a więc przypominania sobie każdego dnia, że Jezus jest, że Jezus mnie wspomaga, będzie mnie wspomagał, że tylko w Nim możemy tak naprawdę się zatrzymać. Prośmy o łaskę takiego zatrzymania, aby obietnica Jezusa mogła się wypełnić, abyśmy znaleźli ukojenie dla naszych dusz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bardzo gorąco życzymy każdemu z was takiego zatrzymania przy Jezusie i odnalezienia tego ukojenia dla duszy. Dobrego odpoczynku. Szczęść Boże wszystkim.